Jeśli coś kochasz, daj mu odejść. Jeśli wróci, jest twoje. Jeśli nie wróci, nigdy nie było twoje. Pierdu, pierdu, powie miliard, pierdyliard, zyliard osób, które powiedzą tak, jak coś puścisz, to tego już nie zobaczysz. Czyż ty jesteś idiocią? Znaczy, oczywiście, chcemy być oświeceni i na zebraniach, różnych szkoleniach mądrych, które no, oglądamy się i widzimy, że no, przyszło w trzy dupy ludzi no, i zapłacili te pieniądze. Nie wiem, wierzą w to, co ten gościu gada i głupio tak się. I głupio tak się wychylać, mówię. No więc siedzimy i potakujemy. Przekąsem, albo czasami nawet chcemy w to wierzyć, że jak coś jest, że tak. Wtedy zaczynamy sobie tworzyć w głębi duszy taką teorię, taki obraz, który mówi, udowadnia mi przed sobą, w ilu sytuacjach byłem niezaborczy, w ilu sytuacjach zostawiłem komuś przestrzeń i pozwoliłem temu komuś zadziałać po swojemu, zrobić coś po swojemu. No i myśli sobie taka kobieta, no przecież puszczam go na piwo, nie? No przecież pozwalam mu pracować z tą Wiśniewską pingą jedną, która się tak ubiera specjalnie po to, żeby podkraść mi tego idiotę, który pewnie jest na tyle głupi, że na to poleci, bo każdy facet to kretyn. Myślący penisem. No bo on myśli tak, mówi, no dobra, dobra. No przecież pozwoliłem jej wyjść do koleżanki, chociaż pewnie nie wiem, czy ta koleżanka nie ma zarostu na nogach i trochę trzy oktawy niższego głosu, no ale dobra, dobra, czyli nie będę jej sprawdzał, nie będę jej sprawdzał, no ale kusi ten telefon, który zostawiła w domu, leżący na biurku. Po co ten teatr ja odstawiam teraz? Pracy mojej i Andrzeja wraca jak bumerang ciepnięty przez pijanego aborygena. A którzy, jak wiadomo, mieli potężną skłonność do alkoholizmu ze względu na brak enzymu trawiącego alkohol. Dosyć duży syndrom związany z upartą tendencją do ładowania się w relacje, w których źle jest wytrzymać, a jeszcze gorzej to zakończyć. Toksyczne współzależności definiują się tak naprawdę. Skąd wiem, że jestem w toksycznej współzależności? Ano, spróbujmy się rozstać, spróbujmy zrobić sobie przerwę, spróbujmy dać komuś wolność i właśnie sprawdzić, czy jak wróci, to było moje. No, ja jestem po kilku takich relacjach, w tym jednej bardzo długofalowej, której najważniejszym czynnikiem blokującym przed harmonijnym i przyjacielskim, partnerskim rozstaniem była niechęć przed wzięcia odpowiedzialności za destrukcję. Niechęć wzięcia odpowiedzialności za wszystko, a więc chęć pozostania w wersji błogosławionej, ukrzyżowanej ofiary, przerzucenia całej odpowiedzialności na drugą stronę, i nikt w tej relacji nie był od tego wolny. Ja uważałem oczywiście w 100%, że robię wszystko, żeby ten związek uratować. Moja ówczesna partnerka robiła absolutnie również wszystko w swoim rozumieniu i w swojej definicji ratowania związku. I taka jest prawda, i w moim przypadku. Oboje ratowaliśmy ten związek, ale oboje robiliśmy to, co prawda zaryzykuję definiować to za nią. Być może to zrobię niesprawiedliwie. Robiliśmy to oboje nie po to, żeby to się stało uratowane. Robiliśmy to po to, żeby nikt nam nie zarzucił, że tego nie robiliśmy. Bo tak naprawdę i jedno, i drugie z nas miało już pocąg sytuacji, w której wchodzi się do domu jak na ring MMA, jak do klatki, w której w pierwszym kontakcie natychmiast definiuje się miłość, jak strzał, obalenie i napierniczanie w parterze. I najlepiej, żeby nie wstał, bo jak wstanie, to mi pokaże. Więc siedź, siedź. Oczywiście za rolę kata i ofiary zamieniałeś. Co jakiś czas ktoś wchodził w inny układ, co jakiś czas ktoś wchodził do parteru, tulił uszy i dawał się gryźć, a po wszystkim, oczywiście wypełzając, natychmiast rozdzierał rany i pokazywał, ileż to skrzywd osiągnął, aż do stadium, kiedy
Jedno i drugie doprowadziło się do takiego poziomu, że spełniało wszystkie najgorsze oczekiwania drugiej osoby, co do której, uwaga, które to no, w sposób nieuchronny obnażyły rzeczywisty stan stosunku każdego z nas do siebie samego. Szacunku do siebie samego. Przy zerowym szacunku do siebie, czy nawet jeżeli ktoś reaguje alergicznie, nadmuchując się i reagując, my jak to, chwileczkę, ty mnie nie szanujesz, prawda? Zaczynając, robiąc pawie czy maoryskie tańce. To od kawy ten język, takie rzuty. Po to, żeby powiedzieć mi szanuj, przepraszam, ale mówię, co ty mi tu, prawda? Nie pozwolę sobie na to nigdy, co to ta Zośka do ciebie pisze, albo kim jest ten Heniek, to mnie uwłacza. To są sytuacje, w których jest tam zerową, absolutnie zerową ilość szacunku do siebie samego. Poziom ten definiuje wręcz dziecięce, tupające nóżkami nastawienie do roszczenia zachowania osoby drugiej wobec tego, kim ja jestem tu. A więc samą odpowiedzialność za to, jak ja się czuję, przerzucam na drugą osobę. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ja nie mogę takiej osoby wypuścić? Czemu tak trudno się rozstać w czymś takim? Po pierwsze, dlatego, że wtedy ja będę wszystkiemu przed sobą winien, a więc i odpowiedzialny. Po drugie, no to jest chowa straszne, nie? A po drugie to jest sytuacja, w której ja stracę kogoś, kto za mnie odwala bardzo ważną robotę. Udowadnia mi, że mam prawo się nad sobą kwilić, użalać, międlić i tkwić w tym, czym tkwię. Po tym wielkim grzmocie i zawaleniu się sytuacji zbierałem się długo z poczucia plugastwa i bycia nikim. I kiedy zacząłem lubić i tolerować siebie jako jedyny na świecie, wtedy nikt poza mną tego nie był w stanie mnie tolerować, ani znieść, ani lubić. I tak miało być. I od tej chwili rozpoczął się proces, którym jeszcze kilka razy spróbowałem sobie zobaczyć, gdzieniegdzie, do jakiego stopnia ktoś może ponieść za mnie tę inspirację, jaką jest szacunek do siebie samego. Za każdym razem, tym razem ekspresowo szybko kończyło się natychmiast. Bardzo dziwiła wtedy wszystkich moja alergiczna reakcja i budowanie ścian samotności, ale to było już zdrowe. Czy jestem dziś mądry? Czy potrafię odpuścić to, co kocham? Prawdopodobnie będę trzymał pazurami, jeśli tylko będę widział miłość w tamtych oczach. Czyli szacunek też. Ale moment, w którym zauważę, że istnieje tylko i wyłącznie zapiekłość i obcość. A moment kryzysu taki nastąpił już w jednej mojej bardzo zdrowej relacji, w której jestem szczęśliwy. Siedliśmy oboje i powiedzieliśmy, to nie jest dobra wiadomość. Ale może musimy zobaczyć, czego każdy z nas stosowna potrzebuje. Pomimo, że ta relacja jest tak bliska. Zdolność do rozstawania się definiuje elementarną wewnętrzną trwałość relacji, która wynika z szacunku do siebie, którą ma każdy z osobna. To również definiuje szacunek, zdolność do szacunku wzajemnego. Bo na sobie się ćwiczy wszystko, co robi się autentycznie. O, jest po 12:00. Ciemno jak cholera, wieje. Chociaż teraz się uspokoiło. Jeszcze przed momentem padał deszcz. A teraz widzę gdzieniegdzie gwiazdy, ale jednak nadal jest pierońsko zimno. W takich okolicznościach jak te, gdzie czułem się jak zbity pies, byłem kilka
albo nawet kilkadziesiąt razy w moim życiu, kiedy to wracałem z jakiegoś spotkania z kobietą mojego życia, potłuczony rozmową i w przekonaniu, że to była już nasza ostatnia rozmowa i nasze ostatnie spotkanie, gdzie wydawało mi się, że to już koniec świata, ponieważ osoba, którą tak bardzo kochałem i darzyłem uczuciem, właśnie powiedziała mi, żebym dalał. Lub ja powiedziałem, że mam już tego dosyć i nie chcę dłużej do niej przychodzić. Takie sytuacje w moim życiu działy się, tak jak powiedziałem, kilka albo kilkadziesiąt razy. I właśnie takie okoliczności przyrody jak ta, gdzie ja sobie idę w ciemnościach, wracając do domu, w tej chwili wyszedłem z domu celowo po to, żeby nagrać ten film. Ale bardzo podobnie wyglądało to wtedy, kiedy gdzieś tam po burzliwych rozmowach późną nocą ja wracałem do siebie do domu. Przeżyłem w życiu różne związki, z których każdy mógłbym zaliczyć do takiej kategorii, w której ja naprawdę angażowałem się całym sobą. Czyli ja raczej byłem monogamistą, jeżeli ktoś z kim się już wiązałem. Mówiłem sobie, tak, to jest moja kobieta, to raczej myślałem, że to już jest ta i że tak będzie już do końca życia. Zresztą w tej chwili też tak jest z moją żoną, że uważam, że jest tą jedyną, z którą pewnie do końca będę, aczkolwiek znając moją historię, różnie się może to wszystko poukładać jeszcze. Natomiast Olek wspomniał o relacji emocjonalnej zwanej miłością do kogoś, kto jest naszym partnerem i w jaki sposób można byłoby to odebrać. Otóż ja dzisiaj zastanawiałem się bardzo mocno nad czymś takim właśnie jak miłość i co ona znaczy w życiu człowieka i w jaki sposób możemy odczytać, jak bardzo jej doświadczamy lub jak bardzo potrzebujemy cierpieć, żeby jej doświadczać. Kilka razy w życiu byłem świadkiem cudów stworzonych przez ludzi, którzy cierpieli, artystów, czy też ludzi, którzy nie byli artystami, ale potrafili zrobić wspaniałe rzeczy w momencie, kiedy cierpieli ze względu właśnie na miłość. Na to, co człowiek może nazwać takim uczuciem. Ja zastanawiając się nad tym, dzisiaj wymyśliłem coś takiego, że w momencie, kiedy właściwie nie wymyśliłem, przyśniło mi się to. W momencie, kiedy człowiek czuje miłość do siebie, potrafi odnaleźć drzwi do innych światów. Natomiast w momencie, kiedy człowiek czuje miłość do świata, w którym jest, trudno jest mu go opuścić i może okazać się, że pozostanie w nim będzie cierpienie, które jest mu potrzebne do tego, żeby przeżyć miłość do tego świata. Jak miałoby się to do tego, żeby wytłumaczyć tą historię, o której mówił Olek, że kochanie kogoś jest przecież takie szlachetne i takie podniosłe i oddawanie siebie na ołtarzu tego właśnie poczucia dobrze spełnionego obowiązku osoby kochanej, że jest ono dobrem, które ludzie powinni nieść ze sobą i szanować siebie nawzajem i te wszystkie historie związane z tym, co większość z nas uważa za szlachetność. Otóż okazuje się, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna zauważać siebie i również te drzwi do innych światów, kiedy on jest w stanie podróżować przez te światy, to taka podróż powoduje, że on uczy się dostosowywania elastyczności i umiejętności postrzegania i radowania się tym, co w tych światach on tam zastał. W momencie, kiedy człowiek przyzwyczai się do jednego świata i zacznie żyć tym przyzwyczajeniem, cała sytuacja zaczyna nabierać zupełnie innego kolorytu i wtedy okazuje się, że po pewnym czasie człowiek, który kocha przecież tak bardzo ten świat, tą swoją drugą połowę, doznaje czegoś w rodzaju poczucia zamknięcia, odizolowania wręcz, czy też można to nazwać wprost więzienia.
Więc jak można byłoby wytłumaczyć ten fenomen bycia szczęśliwym w kochaniu siebie? Otóż tak jak już powiedziałem, kiedy człowiek zaczyna zwiedzać światy, kiedy zaczyna uczyć się dostosowania, kompromisów, zaczyna zauważać tą swoją drogę, wtedy dopiero dbając cały czas o siebie, o swoje życie i o te doczesności zwane jedzeniem, toaletą czy relaksem, on dopiero wtedy zauważa to, że można. I że niekoniecznie trzeba narzucać swoją wolę i swoje historie temu światu, w którym akurat się znalazł, a wręcz odwrotnie, on jest tam po to, żeby go poznać, rozpoznać, zapamiętać, nauczyć się i doświadczyć. Tak właśnie moim zdaniem należałoby rozumieć to, po co człowiek tutaj przyszedł. Ano właśnie po to, żeby kochając siebie zwiedzał przestrzeń, zauważając ją, mając do niej szacunek, dostosowywując się lub sygnalizując swoje potrzeby w oczekiwaniu na to, w jaki sposób ta przestrzeń odpowie. I wtedy, kiedy człowiek zrozumie nagle, że miłością rządzą dwie siły, jedną z nich jest lęk. W momencie, kiedy związek oparty jest na lęku, to znaczy, że my kochamy przestrzeń i świat, w którym się znajdujemy. W momencie, kiedy związek oparty jest na zaufaniu i my przebywamy w nim, obserwując to wszystko, co się wokół nas dzieje, kochając siebie, odbieramy nagle to wszystko, co się wokół nas dzieje tak, jakby przestrzeń chciała nam pokazać dokładnie to, jak my bardzo kochamy sami siebie. Dzięki czemu jesteśmy w stanie doświadczać tych wszystkich wspaniałych rzeczy, dopasowań i emocji związanych z tym, że możemy dać światu, w którym akurat się znajdujemy, to wszystko, co w nas jest do wzięcia. Ale też bierzemy z tego świata wszystko to, co ten świat jest nam w stanie ofiarować. Spacerując po ciemnej ulicy, z własnej woli, moi wszyscy domownicy w tej chwili śpią, a ja lubię czasami wyjść na zewnątrz, popatrzeć w niebo i nagrać jakiś dziwny film. Dobranoc.